Dorota Łosiewicz, telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania. Witam państwa bardzo serdecznie. Ze mną na łączach Dominika Chorosińska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, a także kandydatka Prawa i Sprawiedliwości w najbliższych wyborach parlamentarnych. I zgodnie z moją tradycją podaję miejsce na liście. Miejsce numer 6, lista numer 4, bo taką PKW wylosowała dla Prawa i Sprawiedliwości, i okręg numer 20, czyli podwarszawski Obwarzanek. Wszystko się zgadza? Pani poseł? Wszystko się zgadza. Dzień dobry. Tak, dziękuję za takie przedstawienie, pani redaktor, bo w kampanii wyborczej no to właściwie te numerki mówią za nas. Także dziękuję. Staram się wszystkich tak przedstawiać, żeby potencjalni wyborcy wiedzieli, gdzie ewentualnie swojego kandydata znaleźć, gdzie szukać. Kampania ruszyła pełną parą? Ciężko jest? Tak. Tak, tak, kampania ruszyła pełną parą, więc można powiedzieć, że to jest taki bardzo intensywny okres. Właściwie, no może nie 24 na dobę, ale troszeczkę mniej, kilka godzin snu. Dlatego, że to są spotkania, praca w terenie, a także różnego rodzaju wieszanie banerów, plakaty, także praca w terenie. No na szczęście kampania jeszcze potrwa tylko 4 tygodnie, także za 4 tygodnie będzie można odpocząć. Chciałam porozmawiać z panią poseł o tych plotkach, które się pojawiają, że na ostatniej prostej Rafał Trzaskowski mógłby zastąpić Donalda Tuska, czy to w kierowaniu partią, kampanią, a być może będzie kandydatem na premiera. Różne warianty się pojawiają. Posłuchajmy więc wypowiedzi polityków w tej sprawie i zaraz porozmawiamy. Otóż są tacy, co mówią, i to w Warszawie jest dosyć szeroko rozpowszechnione, że on w ostatniej chwili, tak jak to kiedyś było z panią Kidawą-Błońską, wejdzie w miejsce. No choć wtedy chodziło o kandydata na prezydenta, tym razem kandydata na premiera, czyli w miejsce Tuska. No bo powtarzam, już mówiłem to, no Tusk jest człowiekiem skompromitowanym. Otóż on się jakby zaczął do tego przygotowywać. Chodzi oczywiście o Rafała Trzaskowskiego i jeszcze posłuchajmy, co Rafał Trzaskowski ma do powiedzenia w tej sprawie. Ja nie rozumiem tych spekulacji, dlatego że myślę, że sytuacja jest całkowicie klarowna. Mam nadzieję przede wszystkim, że Koalicja Obywatelska wygra wybory i że to przewodniczący Koalicji Obywatelskiej będzie decydował, czy będzie miał głos decydujący o tym, kto będzie premierem. Ja się szykuję do wyborów samorządowych. No, ale Donald Tusk już tak nie twierdzi. Donald Tusk twierdzi, że wszystkie warianty są możliwe i że wszystkie te warianty ma z Rafałem Trzaskowskim omówione, więc ktoś tu nie mówi prawdy. Pani poseł, jak pani widzi tę kampanię Platformy Obywatelskiej? Czy to jest scenariusz realny? Znaczy, na pewno jest to realny scenariusz. Przekonaliśmy się o tym w kampanii prezydenckiej, kiedy pani marszałek Kidawa-Błońska rzeczywiście miała bardzo niski wynik w sondażach. No i te wybory nie odbyły się wtedy, kiedy trzeba było, więc w tym kolejnym terminie skorzystano i podstawiono, podmieniono właśnie prezydenta Trzaskowskiego, który wszedł do drugiej tury, więc być może coś takiego marzy się. Ale po co takie chwyty? Donald Tusk nie wierzy, że on sam dałby radę. On kiedyś powiedział w 2019 roku, że on jest obciążeniem dla swojej partii, dlatego nie będzie kandydował w wyborach prezydenckich. Nie przestał być tym obciążeniem Donald Tusk? Że wydaje mi się, że jest obciążeniem i tak jak powiedział prezes, no jest to skompromitowany polityk, dlatego że myślę, że Polacy wszyscy pamiętają, jak zostawił Polskę, będąc premierem, pełniąc najważniejszy urząd w państwie, pojechał dla, że tak powiem, mamony do Brukseli. I już wtedy wydawało się, że ten polityk nie wróci tutaj do Polski na arenę polityczną, a jednak wrócił. No i teraz jest takie pytanie, czy on wrócił z własnej woli, czy właśnie zostało mu to nakazane. I też ja bym zadała inne pytanie, czy podmieniamy Trzaskowskiego na Tuska, czy po prostu Weber powiedział, że trzeba zmienić Tuska na Trzaskowskiego. Bo czyli Niemcy zaniepokojone przebiegiem kampanii, pani sugeruje? To znaczy, sugeruje tak, że taki scenariusz jest możliwy, więc to być może to nie byłaby decyzja Donalda Tuska, tylko podjęta gdzie indziej, po to, aby ewentualnie zwiększyć wynik dla koalicji, bo wydaje się, że wszyscy już mają teraz świadomość, że nie ma możliwości
wygrania tych wyborów przez Koalicję Obywatelską. Więc ja bym też się skupiła na tym, że wydaje się, że to jest raczej niemożliwe. No być może ten cud zwiększenia troszeczkę tych punktów procentowych przy podmianie Trzaskowskiego, aczkolwiek no po pierwsze, co to by znaczyło dla Donalda Tuska, że właściwie no poddaje się i przyznaje, że jego powrót kompletnie nie miał sensu. No i pytanie, czy Donald Tusk sam jest na to gotowy? No i to, co już wcześniej powiedziałam, czy być może takie decyzje zapadły zupełnie gdzie indziej, aby Tuska podmienić. Pani poseł, politycy Koalicji Obywatelskiej, między innymi Jan Grabiec, czyli rzecznik Platformy Obywatelskiej, mówią, że rozważany jest taki scenariusz rządu technicznego z Konfederacją, na przykład taki rząd mniejszościowy chciałyby utworzyć partie opozycyjne po wyborach. Czy pani słyszała o tym scenariuszu i co pani na taki pomysł? Tak, to takie scenariusze oczywiście są też możliwe, aczkolwiek ja bym na razie nie mówiła o tym tak zbyt poważnie, bo poczekajmy na wynik wyborów, dlatego że cały czas pojawiają się pytania, czy Konfederacja będzie w ogóle z kimkolwiek zawierała koalicję, i też podzielone są zdania wewnątrz Konfederacji. Te sondaże dla Konfederacji też są bardzo różne. Raz jest to dwucyfrowy wynik, innym razem jest dużo, dużo mniej. Więc wydaje mi się, że zobaczymy po wyborach, aczkolwiek myślę, że taki scenariusz jest możliwy. Można powiedzieć, że wszystko jest możliwe, ale zobaczymy, jak będzie w przyszłości. A czy spodziewa się pani, że trzecia droga będzie miała ósemkę z przodu, czyli przekroczy próg wyborczy, czy nie? Wydaje mi się, że to jest niemożliwe, więc no tutaj to będzie z korzyścią, mam nadzieję, dla Prawa i Sprawiedliwości, ale no trzecia droga po prostu zniknie z pola, z areny politycznej. Ja tylko jeszcze chciałabym zwrócić, jeżeli mogę, pani redaktor, na taką rzecz, bo wydaje mi się, że warto pomyśleć o tym, patrząc na to, jak dobiera sobie ludzi Donald Tusk. Ja mam takie wrażenie, że on już pogodził się z porażką, że na pewno koalicja nie wygra tych wyborów i że szykuje się na scenariusz po wyborach. I teraz być może właśnie jest takie przygotowanie do takiego scenariusza, gdzie będą podważone wybory, demokratyczne wybory, w momencie, kiedy wygra Prawo i Sprawiedliwość, jeszcze być może zyska samodzielną większość w parlamencie. Ja pamiętam, jak wiele miesięcy temu, i to tak troszeczkę bez echa zostało, nie zostało to zauważone, unijny komisarz Reinders powiedział już wtedy, że uważa, że Izba Sądu Najwyższego, która będzie zatwierdzała wynik naszych wyborów, jest izbą nielegalną. I to było takie czerwone światełko, czy tam już właśnie za granicą nie jest przygotowywany jakiś scenariusz, do którego w tej chwili Donald Tusk się przygotowuje. Przez to zawiera w swoje szeregi kogoś takiego jak pan Kołodziejczak, który no można powiedzieć, że jest takim pierwszym aferzystą Polski. Do tego bierze również pana Giertycha, pierwszego skoczka Polski na tych manifestacjach. Więc wydaje mi się, że też na to warto zwrócić uwagę. To ciekawy scenariusz, tym bardziej, że Donald Tusk w 2021 roku już w takim wywiadzie, którego udzielił portalowi Onet, wówczas zapowiadał, że najbliższe wybory parlamentarne nie będą uczciwe i będą sfałszowane. On jakby 2 lata przed wyborami już czuł, że może nie pójść. I wówczas w tamtym wywiadzie jeszcze Donald Tusk powiedział coś takiego, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość przegra wybory, a Jarosław Kaczyński nie zechce ustąpić, to my znajdziemy sposób na to, by go do tego zmusić. Ale co będzie w sytuacji, gdy wybory przegra Koalicja Obywatelska, wyrok wyborców będzie inny niż chciałby tego Donald Tusk? Czy Donald Tusk jest gotowy ustąpić, odejść z Platformy Obywatelskiej, no i pozwolić o sobie zapomnieć?
To znaczy, ja myślę, że to już są sprawy wewnętrzne Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, bo tak jakoś ta koalicja, cały czas ta nazwa się aż tak bardzo nie przyjęła. I to już widać w rozmowach polityków tej partii, bo wywiad niedawny Sławomira Nitrasa, który wiadomo, że jest takim bliskim współpracownikiem prezydenta Trzaskowskiego, który powiedział na pytanie, czy ten wynik wyborów parlamentarnych no będzie jednocześnie mandatem dla lidera koalicji. On powiedział, że oczywiście tak, czyli rozumiem to w ten sposób, że jeżeli koalicja przegra te wybory, czy nie wygra, no to automatycznie jest poszukiwany nowy lider koalicji. Więc no to są takie wewnętrzne spory i teraz w zależności no trochę od tego... wewnętrzne, trochę nie wewnętrzne, dlatego że według tego, co pani mówiła, według tego scenariusza, który pani nam tu narysowała, no to po wyborach, jeśli Koalicja Obywatelska by te wybory przegrała, a na razie na to wskazują wszystkie sondaże, to nam się tutaj szykuje niezły chaos z ulicą, za granicą i wszystkim tym, co znam od 2015 roku. Więc to nie jest tylko wewnętrzna sprawa partii, ale tak naprawdę całego kraju. Tak, tak. I tutaj to oczywiście, że tak, my już znamy ten mechanizm działania. Także ja myślę, że warto ten mechanizm rozbrajać, czyli mówić o tym, dlatego żeby nie było łatwo wyciągnąć Polaków na ulicę, bo dokładnie ten scenariusz ulica i zagranica prawdopodobnie będzie miał być realizowany. Ale czy Polacy na to pozwolą? To, co pani redaktor powiedziała, no jeżeli zdecydowana większość opowie się za Prawem i Sprawiedliwością i nagle społeczeństwu zostanie no właściwie taka dokonana próba zamachu na demokratycznych wyborach, no to pytanie, jak na to zareaguje społeczeństwo? No właśnie, to jest dobre pytanie, pani poseł, dlatego że Donald Tusk już ogłosił, że przecież wybory prezydenckie wygrał Rafał Trzaskowski. Cóż stoi na przeszkodzie, żeby po raz kolejny ogłosić, że mimo innego wyborczego rozstrzygnięcia wygrał kto inny? No mam wrażenie, że to jest właśnie takie przygotowywanie do tego delegitymizacji tych wyborów, zarówno poprzednich prezydenckich, jak i tych. Tylko pytanie, jaką wagę mają słowa Donalda Tuska, polityka, który, no można powiedzieć, jest skompromitowany i ten upadek może za chwilę być wielki, jak to się mówi, czas ze sceny zejść, prawda? Niepokonanym, no ale on niestety raczej w momencie, kiedy zdecyduje się na zejście ze sceny, no to tylko jako pokonany. Więc widać, że te jego słowa no na razie nie mają jakiejś mocy. No i tutaj jest taki wielki apel do społeczeństwa, żeby też ostudzić emocje i po prostu z dużym rozsądkiem podejść do tego, co mówią politycy i nie dać się używać. Prawda? O właśnie, tak jak... pani poseł, to jeszcze skoro o używaniu pani mówi, to ostatnie pytanie na koniec, bo mniej niż minuta nam została. Koalicja Obywatelska ma taką akcję kobiety na wybory. A czy pani zachęca kobiety o konserwatywnych, prawicowych poglądach do tego, by poszły na wybory? Tak, zdecydowanie tak. Myślę, że jest to tak duża grupa kobiet prawicowych, to znaczy myślących w podobny sposób. I zachęcam ich w ten sposób, organizując konferencję Polka XXI wieku, gdzie właściwie poruszamy ten temat. To jest taka debata ogólnopolska na temat realnych potrzeb kobiet, bo być może te, które słyszymy po tej drugiej stronie, które są wykrzyczane na ulicy, to nie są realne potrzeby kobiet. I wydaje mi się, że kobiety zdecydują przy urnach, kto będzie u władzy. Dziękuję serdecznie. Dominika Chorosińska, posłanka Dziękuję Prawa bardzo. I Sprawiedliwości, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach. I tylko przypominam, jak w przypadku wszystkich polityków, miejsce numer 6, lista numer 4, okręg posłanka numer 20, czyli Obwarzanek Warszawski. Dziękuję serdecznie, pani Dziękuję poseł. Bardzo. Dziękuję państwu. Dorota Dziękuję. Łosiewicz, to były Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Do zobaczenia.